Hejty, tak właśnie ty masz może Facebooka? Jeśli tak to zapraszam do grupki o tematyce Monster High którą założyłem z innymi osobami które możecie kojarzyć z innych grupek lalkowych. Link do grupki jest w opisie, obiecujemy miłą atmosferę i wspólne lalkowe dyskusje, więc zapraszam PS. Przy dołączaniu napisz w odpowiedzi na pytania, że jesteś z YouTube'a, chcę zobaczyć ile nas będzie. Hej wszystkim, tu Glitch, dla Was kolejnym dziękuję na moim kanale. I dzisiaj mamy dla Was, tak jakby, kolejny unboxing, ale jednocześnie glitchową pocztę, ponieważ ostatnio Kamil, e, dziękuję Ci bardzo, Kamil, postanowił kupić dla mnie coś z listy moich życzeń na Amazonie. Link do listy macie w opisie, zapraszam i jakby. Nie wiem, co to jest. E, wiem, że to na pewno jest lalka, ale nie wiem jaka, e, więc. Tykam się. Raczej w tej pacie jest lalka. Wątpię, żeby tam była ludzka głowa, chociaż. Może by się zmieściło. Także dzisiaj sobie tę lalkę otworzymy. Zdjąłem tutaj takie też, żeby nie było widać, gdzie ja mieszkam. Jakby. chcielibyście No, lalka. Szczerze um. nie wiem, jak mam. reagować na to, co tu będzie. W sensie, ja. Cieszę. Czy się ucieszę? Czy to jest coś fajnego? Czy to nie jest nic fajnego? Ja po prostu nie wiem. Um. Przepraszam, po To jest w ogóle bardzo miłe, że ktoś mi kupił taką lalkę z tej listy życzeń. Na no, mojej liście mam różne lalki w różnych cenach, tych bardziej dostępnych i tych mniej, także... Także bez względu na to, czy bogaty, biedny, czy zarabiasz miliony, czy zarabiasz mało, to jeśli każdy ma ochotę, to może coś z tego kupić, bo ceny są różne, ale jakby wiecie, nie zmuszam, ale... tak. Dobra, ja nie patrzę. Ja patrzę. Wings? Okej. Okej, okay. okay, czekajcie, bo w środku jeszcze były karteczki. Tu jest karteczka z notką od Kamila. Zasłuchuję nazwisko, ponieważ nie chcę go podawać Kiedy mnie zapuścisz na kanał, żeby nagrać Krosa. Kamilu, w każdej chwili. E, Pominę fakt, że to się do mnie jeszcze parę lat i pewnie by to wyglądało komicznie, gdyby się pojechał z nalkami, ale zapraszam. Dalej, tu jest po prostu zwykły. E, Paragon. Okej, okay. to pudełko jest większe niż bym się spodziewał od lalki. Więc jest to lalka Wings Bloom serii Sirenix Sfery. Um, zapomniałem, że w ogóle dałem to na swoim serwisie, na Amazonie, jakby dosłownie. Co jest śmieszne, ponieważ z mojej perspektywy, poprzednim filmem, który dałem na kanał, jest film, w którym pokazywałem właśnie lalkę um, Bloom. Tutaj, kto to tu siedzi, także. Okej, okay. mój pierwszy unboxing lalki Wings. Okej, okay. tak wygląda przód pudełka. Mamy tutaj Bloom, ma ona mega specyficzny wygląd oczu jakby widziała w swoim chyba wiele rzeczy, ale z tego co się orientuję to ta lalka może mieć dwie wersje i ja mam wersję z takimi oczami, a druga może mieć oczy bardziej normalne. Tak wygląda tył pudełka. Mamy Bloom, mamy Stelle oraz Flora. Flora w ogóle nie wygląda jak Flora jakby, kuariu, to nie jest w ogóle Flora dla mnie. Szczerze nie wiem jak mam tę lalkę otworzyć. Okej, okay, tu jest jakiś... Oj, nie chcę nic upodrzeć, o. Ja to rozgryzę, okej? Okay? Ja to rozgryzę. Nie widzę takich pudełek. Ej, bądź tutaj, mi piszą o jakimś kodzie, który gdzieś jest na pudełku. Nie wiem, czy ja go może nie podarłem już. Przekonamy się. Tutaj pod spodem jest jakiś kod, ale wątpię, że to był ten kod dostro. To znaczy, się nie będzie, to ma być ten kod do tego całego kontentu online. Ale nie wiem, czy w ogóle ten kontent online jeszcze jest w ogóle ważny, ale to tak. Tak wygląda lalka po wyrwaniu... Pierwszej warstwy pudełka. Jest na pewno wyższa od mojej Bloom. Jej główka też jest o wiele większa z tego co widzę. Jak najpierw macenie włosy, sam nie wiem jakie są jakości. Tu są przyjemne, końcówki mi się takie nie wydają już. Ale okej, okay, uwolimy ją z reszty pudełka. Mamy oczywiście grzybień, co pewnie wolałbym stojak, ale może być. Okej, okay, szczerze nie wiem z którego roku jest ta lalka, ale widzę, że ma ona jakby te stare u? Jest kot! Mam kot, tu jest kot. Okej, okay, kot był za włosami lalki. Wciąż nie wiem czy on jest aktualny i czy on coś daje, ale tak. Ta lalka musi być dość starą lalką, ponieważ ma jakby takie wszyte zabezpieczenia w włosy lalki. gdzie Tego się już raczej nie stosuje w samych lalkach. Nie wiem jak mam to zdjąć, jakby... Jak? Jakby ostatnio otwierałem inną lalkę, która jest też dość stara i ma takie same zabezpieczenia z tyłu głowy na włosach, ale jej zabezpieczenia szybciej zeszły, a jej zabezpieczenia są dość mocne, jakby. Za mocne. Zgłupiałem, czemu nie mogę tego zdjąć? Co jest? Okej? Okay. Jedno zdjąłem jeszcze drugie. W ogóle tak off topic mi jakieś proste na czole gdzie ja nie wiem co za krosty, to nie wygląda jak, wiecie, trądzik czy coś tylko ja bym coś chory, także... Um... Super! Okej, okay, więc tak wygląda Bloom ma skrzydła, które się ruszają, kiedy my je ruszymy, także jeśli ruszę jednym skrzydłem, drugie też się będzie ruszało Jej oczy, no, są mega duże i takie bardzo anime gdzie ta ma zupełnie inne oczy Jeśli chodzi o sam wzrost, myślałem, że ta lalka jest wyższa ale albo w ogóle nie jest wyższa, bo jest wyższa o pół głowy, ale główka na pewno jest inna. Jest to zupełnie inny odlew główki. Jeśli chodzi o jakość włosów, jest dziwna. Jakby, moja Bloom ma przy dość przyjemne włosy. Te są pl dość plastikowe, ale na górze są bardzo przyjemne. Tylko na, na dole jest dziwna akcja tu się tutaj zaczyna dziać. Nie wiem, czy te włosy są bezpieczne, jeśli chodzi o. Boliłoż, zobaczymy, ponieważ niektóre włosy nie są bezpieczne i jakby nie powinno się ich w ogóle wrzątkować, ale może z nią zaryzykuję ewentualnie. Jeśli chodzi o strój, to lalka ma super buty. One jakby mi się mega podobają. Są one psoczyste, ale mają w sobie kolor różowy, jakby są mega, mega cute. Jeśli chodzi o outfit, to lalka ma na sobie górę, która jest połączona z sobie taką mini spódniczką. Tutaj mamy wzór takich cekinów, które są nadrukowane i ładnie się one mienią. Gdyby kupuj zapewne z drugiej ręki, to już by tych wzorków na sobie nie miała, ponieważ takie zorki dość szybko schodzą. Drugą częścią fitualki są te rajstopy, które mają na sobie wzór łusek i są one po prostu na to, jak lalki nie są zabezpieczone żadnym Żepę ma nic w tym stylu. Jeśli chodzi o cały Outfit, to podobają mi się najbardziej buty. Jakby są super. Jakby Nie ubierając reszty lalki, to też wygląda spoko, ale buty są naprawdę super. Serio. Jeśli chodzi o makijaż lalki, to podoba mi się bardzo to, iż ma ona sobie brokat, co jest zawsze na plus u lalki. I włosy są aktualnie troszkę ulizane, więc się przykleiły do jej główki. Spróbuję odkleić, i tak to mniej więcej wygląda. Jak trochę odstają. Cute to wygląda w sumie. Jeśli chodzi o artykulację to lalka może ruszać swoją główką. Ręką, plus dodatkowo ręka, ma w sobie drucik, który można wyginać. Przez co lalka też ma większą artykulację. Przez co wiecie, może robić tak i tak. Jakby kiedy byłem mniejszy, to zawsze mi się takie coś podobało. Serio. Możemy zrobić szpagat i możemy też kręknąć. Się pomodlić. Fun fact, nie jestem fanem takiej artykulacji, ponieważ widzimy tutaj staw, który wystaje. Jakby dosłownie to tak, jakby sobie połamała kolana. Okej, okay, podsumowując, lalka jest spoko. Jest akceptowalnej jakości, jakby to jest lalka zwykła, plainowa, nie że jakaś z kralka, Jest mega cute. E, trudno mi się przyjrzeć do jej oczu, jakby miałem nadzieję, że trafi mi się może wersja z normalnymi oczami, ale okej. Okay. Ale czym bardziej ją patrzę, to mniej mi to zaczyna przeszkadzać. Podobały mi się bardzo jej skrzydła. I jeśli miałbym na kogo cenić skali od 1 do 10, dałbym jej śmiało 7, ponieważ design jest dość spoko, ale jakość nie powala. Jakby. Mogłoby być lepiej. Aczkolwiek, mega plus za długie włosy. Ale tak to wygląda. Mega dziękuję w ogóle za Kamilowi za kupienie mi tej lalki z listy rzeczy. Jeśli chcecie mi coś kupić, żebym to nagrał, otworzył, powiedział o tym parę słów, to macie dole link. Nie zmuszam, oczywiście, ale tak, tak to wygląda. Mega dziękuję jeszcze raz Kamilowi. A jak kończę ten filmik? Widzimy się wkrótce. Moje z social media, macie na dole w opisie, zapraszam. I napiszcie mi, co o nim myślicie. Tak. Jak mówiłem, jest cute, ale myślę, że moja Bloom wygrywa, mimo tego, że jest brudna i, i muszę ją umyć, także. Anyway, dziękuję za obejrzenie, to było tyle. Widzimy się wkrótce. Cześć na razie, papa! Pa.